Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lewandowski zawodnikiem roku 2021 w plebiscycie FIFA The Best. Messi się wygłupił. Milan sensacyjnie przegrywa 1-2 ze Specją, Fiorentina gromi Genoę 6-0. Eden Hazard chce odejść z Realu Madryt? Klub z Premier League zgłosił się po Christiana Eriksena. Belgijska federacja zablokowała przejście Martineza do Evertonu. Poważna kontuzja Samuela Umtiti'ego. Francuski klub z kolejną ofertą za Kamila Grosickiego. Kacper Przybyłko może zmienić klub. No i Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem 2021 roku i mam do Ciebie pytanie. Tak samo obstawiałeś, czy może spodziewałaś się innego wyniku? Daj znać w komentarzu, no i nie muszę chyba przypominać, że wbijamy 500 000, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, klikaj czerwony przycisk na dole, subskrybuj, a jeżeli film Ci się spodoba, nie muszę mówić, co masz robić. Lećmy z newsami, miłego oglądania. Za nami gala FIFA The Best, na której wręczono wiele wyróżnień oraz nagród. Dla nas najważniejsza była nagroda dla najlepszego piłkarza roku. Szanse na jej zdobycie mieli Robert Lewandowski, Mohamed Salah oraz Lionel Messi. Przejdźmy jednak najpierw przez wszystkie kategorie i zobaczmy wyróżnionych. Na początek wręczono nagrodę specjalną dla reprezentantki Kanady Christine Sinclair. Piłkarka w 308 występach w narodowych barwach zdobyła aż 188 bramek. Następnie nagrodę dla najlepszej bramkarki zgarnęła Christian Endler. Natomiast najlepszym bramkarzem został piłkarz Chelsea Edward Mendy. Nagroda imienia Ferenca Puszkasza, która jest wręczana autorowi najładniejszej bramki, powędrowała do Erika Lamelli, który w meczu z Arsenalem popisał się raboną. Nagroda Fair Play powędrowała do sztabu medycznego oraz zawodników reprezentacji Danii za wydarzenia związane z Christianem Eriksenem. Kolejnie wybrano najlepszą trenerkę oraz najlepszego trenera. Te nagrody padły łupem szkoleniowców Chelsea, Emi Hayes oraz Thomasa Tuchela. Nagroda dla najlepszych kibiców powędrowała do fanów z Danii oraz Finlandii. Następnie wybrano najlepsze jedenastki roku. I tak oto właśnie prezentuje się jedenastka kobiet. Wśród mężczyzn wyróżnieni zostali Donnarumma, Diaz, Bonucci, Alaba, Kante, Jorginho, De Bruyne, Messi, Lewandowski, Haaland oraz Ronaldo. A teraz najważniejsze nagrody. Najlepszą piłkarką roku została Alexia Putellas, która zdobyła również złotą piłkę w plebiscycie France Football. Po raz drugi z rzędu zawodnikiem roku FIFA The Best został Robert Lewandowski. Na tym jednak nie zakończyła się uroczysta gala. Specjalną nagrodę otrzymał jeszcze Cristiano Ronaldo, który w 2021 roku został najlepszym strzelcem w historii reprezentacyjnego futbolu. Co ciekawe, Portugalczyk jako jedyny odebrał nagrodę na miejscu w Zurychu. Po uroczystej gali opublikowano, jak głosowali piłkarze. Pierwsza trójka według Messiego powinna wyglądać następująco. Neymar, Mbappe, Benzema. No cóż, trochę się chyba Leo wygłupił, dając na pierwszym miejscu swojego przyjaciela. U Lewandowskiego wyglądało to zupełnie inaczej. Jorginho, Messi i Ronaldo. Portugalczyk natomiast postanowił docenić Lewandowskiego, Kante i Jorginho. FIFA The Best to nie złota piłka, ale z pewnością cieszy takie wyróżnienie dla naszego rodaka. Gratulacje, Robert. Za nami piłkarski poniedziałek na boiskach Serie A oraz Pucharu Narodów Afryki. Sporą niespodzianką zakończył się mecz AC Milanu ze Specją. Klub z Mediolanu przegrał 1-2, a gol na wagę 3 punktów padł w doliczonym czasie gry. W tym niespodziewanym zwycięstwie wzięli udział Polacy. Kibior zagrał cały mecz, Reza został zmieniony w 76 minucie. W polskim meczu Piotr Zieliński okazał się lepszy od Łukasza Skorupskiego. Napoli po 2 golach Lodzano pokonało Bolonię. W ostatnim poniedziałkowym spotkaniu Fiorentina rozgromiła Genoę 6-0. Piątek przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Zagrał natomiast Aleksander Buxa, który na boisku pojawił się w 80 minucie. W Pucharze Narodów Afryki padły dwa wyniki 1-1 między Burkina Faso i Etiopią oraz Wyspami Zielonego Przylądka i Kamerunem. Ostatecznie grupę A wygrał Kamerun, drugie miejsce zajęło Burkina Faso. Kolejne miejsca przypadły Wyspom Zielonego Przylądka oraz Etiopii. Eden Hazard i Real Madryt to zestawienie, które niestety słabo do siebie pasuje. Reprezentant Belgii miał wejść w buty Cristiano Ronaldo i poprowadzić drużynę królewskich do wielu sukcesów. Niestety jego czas na Estadio Santiago Bernabeu przypomina drogę przez mękę. Liczne kontuzje bardzo mocno ograniczyły pole do popisu dla Edena. Przez 2,5 roku zagrał w około 60 spotkaniach, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Obecnie Belg jest zdrowy, jednak nie może liczyć na zaufanie Carlo Ancelottiego. Według dziennikarza RMC Sport Saszy Tavolieriego reprezentant Belgii chce zmienić klub.
Jego zdaniem Florentino Perez nakazał wstrzymanie się z zalecaną przez sztab medyczny operacją, aby piłkarz mógł grać, co by podbiło jego cenę na rynku transferowym. 31-latek jest w jednym z najcięższych momentów w swojej karierze. Czas pokaże, czy z nim sobie poradzi i wyjdzie na prostą. Dużo wskazuje na to, że już niedługo na boisku ponownie zobaczymy Christiana Eriksena. Duńczyk jest obecnie wolnym zawodnikiem po tym, jak jego kontrakt z Interem Mediolan został rozwiązany. Jak donosi portal The Athletic, ten stan rzeczy niedługo może ulec zmianie. Pomocnik miał otrzymać ofertę półrocznego kontraktu z opcją przedłużenia na kolejny sezon od klubu Premier League Brentford. W tym klubie jest już sporo Duńczyków, dlatego proces aklimatyzacji mógłby przebiec niezwykle szybko. Jednak z drugiej strony obecny stan zdrowia Eriksena to jedna wielka niewiadoma. Wszyscy mamy jeszcze w głowach tragiczne obrazki z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy. Jak myślicie, czy powrót Eriksena do zawodowego uprawiania sportu to dobry pomysł? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Everton szuka nowego szkoleniowca po tym, jak zwolnił Rafę Beniteza. The Toffees są obecnie wręcz w tragicznej sytuacji. Nikt chyba nie przypuszczał, że w tym sezonie będą walczyć o utrzymanie. Tak trzeba nazwać 16. pozycję w Premier League i zaledwie 19 punktów po 19 kolejkach. Po zwolnieniu Hiszpana ruszyła giełda nazwisk z potencjalnymi następcami. Jednym z nich ma być Roberto Martinez, obecny selekcjoner reprezentacji Belgii. To jednak nie takie proste. Według The Telegraph jest to wręcz niemożliwe. Belgijska federacja miała zablokować możliwość odejścia obecnego selekcjonera do pracy ze wspomnianym klubem. Martinez wraz ze swoim sztabem ma się skupić tylko i wyłącznie na Lidze Narodów oraz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Dużo wskazuje na to, że 48-latek po mundialu opuści Belgię i podejmie pracę w klubie. Jednak na chwilę obecną według The Telegraph nie ma tematu pracy w Evertonie. Bardzo złe wieści dla FC Barcelony. Samuel Umtiti odniósł poważną kontuzję. Ten mem idealnie oddaje sytuację związaną z francuskim defensorem. Obok Ousmane Dembele, Umtiti jest jednym z największych transferowych niewypałów ostatnich lat. Mogłoby się wydawać, że obrońca lada dzień opuści klub. Jednak na Camp Nou zdecydowali się przedłużyć z nim umowę do czerwca 2026 roku i jednocześnie obniżyć jego zarobki. Klub miał plan, aby zimą wypożyczyć go do innego klubu, dzięki czemu budżet byłby lżejszy o pensję Umtitiego. Co się złego mogło stać? Cały misterny plan też w pizdu. Klub wydał oświadczenie, w którym poinformował o poważnej kontuzji Francuza. Defensor złamał piątą kość śródstopia w prawej stopie. Dziś ma przejść operację. Nie wiadomo, jak długo może potrwać przerwa piłkarza. Mówi się nieoficjalnie o 3 miesiącach. W takiej sytuacji na pewno nikt nie będzie chciał wypożyczyć Samuela. Kamil Grosicki ostatnio wpadł w oko jednemu z francuskich zespołów. Polak po wielu latach wrócił do polskiej ekstraklasy. Wraz z Pogonią Szczecin w trwającym sezonie walczy o Mistrzostwo Polski. Grosik jesienią nie był jeszcze w optymalnej dyspozycji, ale to ma się zmienić wiosną. Jednak czy wtedy Kamil wciąż będzie zawodnikiem Portowców? Według mediów w Szczecinie miała się pojawić oferta w wysokości 300 tysięcy euro z francuskiego Lorient. Pogoń nie zgodziła się na taką propozycję. Według Mateusza Borka to nie jest ostatnie słowo 18 drużyny Ligue 1. W programie Moc Futbolu powiedział: z tego co słyszę, Francuzi są potwornie zdeterminowani. Dziś lub jutro w Szczecinie pojawi się nowa oferta. To będzie 500 tysięcy euro plus 300 tysięcy dopłacone w przypadku utrzymania Lorient. Grosicki w przeszłości reprezentował barwy innego francuskiego zespołu, Rennes. Szanse na transfer są marne. W Szczecinie po sprzedaży Kozłowskiego nie narzekają na brak pieniędzy. Pogoń skupia się na walce o mistrzostwo, a Grosicki może w tym bardzo pomóc. Barwy klubowe za oceanem może niedługo zmienić napastnik Kacper Przybyłko. Polak jest uznanym piłkarzem w Major League Soccer. Wielokrotnie udowadniał swoją wartość swoimi występami w Philadelphia Union. Rozegrał w tych barwach 96 oficjalnych spotkań, w których zdobył 40 bramek. W programie Polacy pod lupą w kanale sportowym Przybyłko zdradził, że pojawiła się oficjalna oferta kupna z innego klubu MLS. Zgłosiło się Chicago Fire. Oferta jest na stole w klubie. Dyrektorzy sportowi będą ze sobą rozmawiać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Napastnik jednocześnie przyznał, że wciąż liczy na ciekawą ofertę ze starego kontynentu. Ja chciałbym tę ofertę przyjąć. Mam tam gwarantowany kontrakt na dłuższy czas. Jestem szczęśliwy, ale nie ukrywam, chcę wrócić do Europy. Czekam na ofertę, która będzie na papierze. Kartka z kalendarza. 18 stycznia 1971 roku urodził się Josep Guardiola. Były piłkarz FC Barcelony, a obecnie szkoleniowiec Manchesteru City. Tego samego dnia 1990 roku w Madrycie na świat przyszedł Nacho, reprezentant Hiszpanii oraz zawodnik Realu Madryt.
18 stycznia 1998 roku urodził się Éder Militão, reprezentant Brazylii i piłkarz Realu Madryt. Dzięki za uwagę, jeżeli wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!